Osoby z lękowo unikającym stylem przywiązania mają tendencję do tłumienia emocji, aby chronić się przed nazranieniem lub byciem zależnym od drugiego człowieka. Czują się skrępowane bliskością innych ludzi przy zbliżaniu się do innych rośnie w nich napięcie. W związkach mają skłonność do unikania intymności, do poczucia frustracji i nudy. Nie ufają partnerowi, zaprzeczają swojej potrzebie więzi. W związku z tym starają się unikać budowania tych więzi. Dystansują się. Czasami mają silną skłonność do przelotnych związków seksualnych i nadmiernego koncentrowania się na tempie. Na pracy zawodowej są to osoby niezależne i polegające na sobie. Potrafią dobrze o siebie zadbać oraz być wydajne i twórcze. Szczególnie kiedy da im się swobodę, są raczej mało wymagające. Osoby, u których wykształcił się lekowo unikający styl przywiązania, bardzo źle znoszą poczucie wtargnięcia kogokolwiek w ich przestrzeń fizyczną i lub psychologiczną. Bliskość jawi im się jako zagrażająca, mogą jej doświadczać jako bycia w pułapce, a nie jako źródło bezpieczeństwa czy komfortu. Doświadczają także obaw przed byciem obwinianym, mają negatywny pogląd na innych jako z natury niewiarygodne.